Szanowni Państwo, Szanowny Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, drodzy wykonawcy. No, bardzo ważny dzień dla powiatu lubaczowskiego, też powiatu jarosławskiego, z którym ta droga jest skomunikowana, ale też dla całego województwa podkarpackiego. Dlatego, że proszę Państwa, przebudowywana jest i remontowana jest droga, która niestety była jedną z najsłabszych i najbardziej wymagających remontu w całym województwie podkarpackim. Każdy, kto jeździł po drogach nie tylko wojewódzkich, ale i powiatowych i gminnych, widział, że ta droga w pierwszej kolejności powinna być zrealizowana. Bardzo się cieszę, że duże środki publiczne europejskie, którymi dysponuje województwo podkarpackie, zostało skierowane na tą drogę. To jest ponad 23 miliony złotych, z tego dofinansowanie blisko 20 milionów złotych, ale chcę też powiedzieć kolejną dobrą informację, że przygotowujemy się do dalszych części remontu tej drogi. Przygotowujemy ją pod nową perspektywę już unijną. Bardzo się cieszę i gratuluję panie staroście, panu burmistrzowi, że ta inwestycja tutaj na naszym terenie się odbywa, będzie służyła mieszkańcom waszych miejscowości, powiatu, ale też wszystkim mieszkańcom, no i coraz liczniej odwiedzającym te tereny turystów. A budowlańcom życzę, żeby się wszystko udało, nie było żadnych problemów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosimy o parę słów pana Krzysztofa Sadla, dyrektora Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Panie marszałku, panie starosto, panie ministrze, w imieniu wojewody Ebelenia, a także swoim, chciałem pogratulować panie marszałku wspaniałej inwestycji, panie starosto, panie burmistrzu. Myślę, że to można powiedzieć z całą pewnością nowej drogi. Jako województwo jesteśmy zainteresowani tą drogą z tego względu, że droga prowadzi między innymi do przejścia z Ukrainą, Budomierzy. Wiemy, że tutaj z tego względu też ruch na tej drodze jest stworzony, zwłaszcza odnośnie do otwarcia tego przejścia. Gratuluję także przyszłym użytkownikom, czyli mieszkańcom tych terenów, czyli miasta Lubaczowa, miasta Leszyce i okolicy, że będzie nowa droga, wspaniała droga, którą będzie można jeździć bezpiecznie. No i myślę, że także zachęci to w przyszłości osoby, które zechcą te tereny odwiedzić, zwłaszcza w kontekście Policji Zdroju, które można odczytać. Można się tak cieszyć się. Ciekawy, właśnie. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo i prosimy o zabranie głosu pana starostę, pana dyrektora. Panie marszałku, panowie dyrektorzy, panie burmistrzu, w dzisiejszym dniu mamy do czynienia z wielkim historycznym wydarzeniem. Nasza droga 865, droga wojewódzka łącząca Jarosław z Bełżcem w Podkarpacie z województwem lubelskim, wreszcie doczekała się pierwszego etapu remontu. Tak jak pan marszałek powiedział, jej stan był opłakany, także mieszkańcy powiatu lubaczowskiego mieli poczucie takiego wykluczenia komunikacyjnego, gdyż bardzo ciężko było dojechać, podróż zabierała dłuższy czas, no i wpływała też na stan techniczny samochodów. Mamy nadzieję, że ten pierwszy odcinek będzie kontynuowany, tak jak pan marszałek zapowiedział, że jest to pierwszy etap, kolejne odcinki są w fazie projektowania. Także jest to niezwykle ważny szlak komunikacyjny łączący dwa województwa, łączący także nasz kraj z przejściem granicznym w Budomierzu, z Ukrainą, z powiatem jaworowskim, a także szczególnie ważny ze względu na dojazd do uzdrowiska Choryniec, które jest bardzo popularne wśród kuracjuszy z całej Polski. Także chciałem złożyć serdeczne podziękowania panu marszałkowi, zarządowi województwa podkarpackiego za tą decyzję i wierzę, że przedsiębiorstwo PBI, które wykonuje tą inwestycję, wykona ją bardzo dobrze, gdyż mamy długoletnie dobre doświadczenie we współpracy. Także życzę, żeby ta budowa przebiegała sprawnie i była jak najwyższej jakości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i prosimy o zabranie głosu pana Andrzeja Gryniewicza, burmistrza Leszyc. Panie marszałku, panie starosto, szanowni państwo. Ja na wstępie chciałem serdecznie podziękować za inicjatywę podjętą przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i tutaj chciałem podziękować na podziękowania złożyć na ręce pana marszałka Kirka za
podjęcie działań właśnie zmierzających do przebudowy drogi 865 Jarosław-Bełżec. Wiemy, że od wielu lat ta droga coraz bardziej ulega pogorszeniu, jakość techniczna coraz jest już mniejsza. Też te sygnały, które płyną od mieszkańców tych okolicznych miejscowości, które są bezpośrednio skorelowane z tą drogą, to było jakby priorytetem dla nich, aby poprawić to przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi korzystających na co dzień z tej drogi. Widzimy, że jakość tutaj techniczna tej drogi będzie zadowalająca i myślę, że to bezpieczeństwo użytkowników tej drogi jak najbardziej na wysokim poziomie. I też to, co jest najważniejsze dla każdego użytkownika, to, że komfort podróżowania się tutaj poprawi. Państwo, wiemy, że przynajmniej ja ze swojego doświadczenia, że Poleszyce są tą miejscowością, przez którą przejeżdża większość transportu właśnie w kierunku tutaj od Rzeszowa. Nie chcąc te dwie drogi, bo mam tu jeszcze na myśli drogę wojewódzką 867 Sieniawa-Oleszyce, a jakby są tą niezbędną koniecznością do poprawienia stanu technicznego, abyśmy mogli normalnie tutaj poprawiać te warunki, które sprzyjają jakby rozwojowi temu gospodarczemu, bo tylko tak dam taki sygnał, że jeszcze w ubiegłym roku rozmawiając z potencjalnym inwestorem na temat tutaj możliwości lokalizacji inwestycji, to niestety jednak z analizy takiej wynikało, że odległość, która jest troszeczkę uciążliwa, jest odległość do tych większych skupisk jest duża, ale też i ten priorytet, czyli ta dostępność komunikacyjna. I tu niestety na tej płaszczyźnie przegrywamy. Dlatego cieszę się bardzo, że ta inicjatywa, która jest dzisiaj realizowana, sprzyja rozwojowi tejże gminy, miejscowości, ale też myślę, że powiatu lubaczowskiego. Także dziękuję i życzę powodzenia w realizacji inwestycji. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i prosimy o zabranie głosu pana dyrektora Piotra Miąsa, dyrektora Karpackiego Zarządu Grupy Iż. Panie marszałku, panie dyrektorze, panie starosto, panie burmistrzu, panie prezesie, drogowcy, którzy w poniedziałek będziecie obchodzić swoje święto, przypominam, w poniedziałek święto drogowców, transportowców, przyjmujemy życzenia, ale przechodząc do tej inwestycji, chciałbym podkreślić, że rozpoczynamy dzisiaj kolejny etap przebudowy naszej drogi 865, dlatego że początek był w momencie, kiedy zrealizowane zostały dwie obwodnice, obwodnica Cieszanowa, obwodnica Oleszyc. W tej chwili uzupełniamy te odcinki, dopasowujemy te odcinki do tych parametrów, które zostały już zastosowane w tamtych inwestycjach. Dzisiaj trwają roboty na odcinku między Lipiną a Oleszycami. Gotowy jest projekt, ma wszystkie pozwolenia na budowę od Zapałowa do Lipiny. W projektowaniu jest odcinek z Koniaczowa do Zapałowa, z Oleszyc do Cieszanowa. Myślę, że warto podkreślić, że w ciągu tej samej drogi przygotowywana jest olbrzymia inwestycja, czyli nowy most przez Sam w Jarosławiu, czyli kolejne wąskie gardło będzie usunięte w ramach innego programu, w ramach programu Mosty dla Regionów. Ta inwestycja ma finansowanie, ona finiszuje, jeśli chodzi o przygotowanie do realizacji. Tym sposobem cała droga, której znaczenie w tej chwili jest olbrzymie, rozpoczęło się po oddaniu do użytkowania autostrady A4. I jako ilustrację wystarczy podać, że pomiary ruchu na tej drodze wykonane w 2015 roku pokazały natężenie ruchu, poziom natężenia ruchu około 3000 pojazdów na dobę. Pomiary wykonane w ubiegłym roku są już na poziomie przeszło 7000, czyli mamy przeszło dwukrotny wzrost ruchu w ciągu 5 lat. To jest wynik inwestycji, to jest wynik zmiany struktury kierunkowej ruchu. Dlatego ta przebudowa całej tej drogi ma olbrzymie uzasadnienie i jest naszym z jednych priorytetów. Cieszę się, że sprawnie przystąpiliśmy do realizacji tej budowy. Kontrakt z firmą PBI podpisany w 2018 roku i jestem przekonany, że na jesieni tego roku ten kontrakt skończymy. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy biorą udział w całym tym procesie i myślę, że spotkamy się za kilka miesięcy, żeby zobaczyć efekt tej naszej pracy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i prosimy o zabranie głosu pana prezesa Ryszarda Podała. Dziękuję bardzo. Reprezentuję firmę PBI, zarząd PBI Infrastruktura.
jesteśmy jedną z 13 spółek Polskiej Grupy Kapitałowej, PBI. Mamy zaszczyt realizować ten temat w systemie projektu i wybuduj z uzyskaniem decyzji środowiskowej i z RID-u. Tak jak pan dyrektor wspomniał, umowę podpisaliśmy 27 grudnia 2018 roku. Przekazanie prac budowy nastąpiło też 27, ale stycznia tegoż roku. Wartość kontraktu to jest dokładnie 22 790 000 zł. Brutto oczywiście. Nie będę tu mówił o poszczególnych elementach. Chciałbym tylko serdecznie podziękować panu marszałkowi, panu dyrektorowi za możliwość realizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo cenimy sobie współpracę z podkarpackim zarządem dróg wojewódzkich, konkretnie z panem dyrektorem Jąsą i jego poszczególnymi pracownikami. Pragnę zapewnić pana marszałka, że wykonamy tą drogę zgodnie z założonym projektem i jeszcze raz serdecznie dziękuję za możliwość realizacji. Dziękujemy bardzo i zapraszamy w takim razie gości do symbolicznego ubicia łopatek. Prosimy. Proszę bardzo. To u mnie kopane. Tak? Kopujemy, tak? Tak? Do góry i wyrzucamy. Do góry. To nie znam. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Tak jest. Jeszcze raz. Przygotowaj. 3, 4. Dziękujemy bardzo.